To wiesz teraz biurko. Nie, ja przejmuję aparat. Ja uważam, że jeżeli nie kilogramów. Fajnie by było, jakby taki ziemniaczek przyszedł do mnie i mi coś pomógł. Bo ja to nie ogarniam. Jak patrzę na Pongowskiego, to samo. Problem z plecami będzie już lada moment. Ty mnie nie słyszysz teraz. Ja nic nie wiem. Ja nie jestem Snacks. Siema! Zajebiście. No i klasa, piąteczka. Będziemy robić, co? To było tak piękne intro. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku odwiedziliśmy Snacksa i będziemy wspólnymi siłami starali się poprawić nieco jego ergonomię pracy miejsca. Orgo? Zapraszam. Dzień dobry. Ja poprawić twoje stanowisko. A myślałem, że po papier. A, dzięki. To zaraz. Zapraszam. Dzięki. Szybka dwójka, dwa? Dobra, trzymaj się. Tak, wolne. Właśnie wróciłem z zakupów, a w sumie nie wróciłem z zakupów, bo to wszystko przyszło do mnie pocztą i nie kupowałem tego, bo to dostał Snacks od Elgato. Natomiast ja mu to wszystko zamontuję. Ale zacznijmy od samego początku. Ale pan w tramwaju mieszka? Przepraszam, że zamykam drzwi. Klima odpalona, żeby nie tracić cennego chłodu. Ten film nie odbyłby się bez pomocy naszych sponsorów. Lubisz grać? A po długim dniu grania należy się odpoczynek. I teraz możesz go zaznać z ekstremalnymi prześcieradłami podświetlanymi LEDami dla graczy. Twój odpoczynek będzie widoczny z kilometra, a ty uregulujesz swój dobowy cykl i zadbasz o sen z 13 milionami lumenów podświetlenia. Znaczy stop. Nabraliście się? Tak naprawdę sponsorem dzisiejszego odcinka jest Raid Shadow Legends, gdzie dziś wybił mi 180 dzień grania i zdobyłem swojego trzeciego legendarnego bohatera, bo tak na serio w to gram i teraz mi pozostało jedyne co, to wylewelować swoją postać. Raid dopiero co świętował swoje trzecie urodziny ze sporą dawką nowego kontentu. A w tym miesiącu sporo się dzieje, między innymi dzięki logowaniu się przez 7 dni można zdobyć nowego legendarnego czempiona Deliana. Jak wyrobicie się z dniami do 20 lipca, to w wasze ręce wpadnie jeden z najmocniejszych supportów w grze i pomoże wam zmierzyć się z trudniejszymi przeciwnikami, więc nie prześpijcie tej daty. To najlepszy moment, żeby zacząć grać w Raida i jak klikniecie w mojego linka w opisie albo zeskanujecie mojego QR koda, to dostaniecie dodatkowo paczkę startową o wartości prawie $40. 3 darmowych czempionów i pozostawię naparów doświadczenia do podlewelowania swoich bohaterów. Wszystko będzie czekać na was tutaj. Wszyscy nowi gracze, uwaga! Możecie od razu odebrać legendarną Delianę z kodem na ekranie i wbić jej wyższy poziom naparami doświadczenia. Kliknijcie linka w opisie i widzimy się w grze. Stanowisko Snacksa, jego jaskinia gamingowa, miejsce, w którym spędza większość swojego życia trenując, oddając się przyjemnościom takim jak granie i... Co tutaj jeszcze robisz? No gram jedynie, no. To nie, streamuję, czasem zdarzy mi się kamerkę, widzicie. Także spędzę swój wolny, super czas. Pojawiły się pewne problemy po przeniesieniu się do nowego miejsca. Mianowicie, po tym jak wszystko udało się Snacksowi poustawiać, to ostatnio byliśmy, parę rzeczy poustawialiśmy, zmieniliśmy sposób, w jaki przechwytuje audio, ale najważniejszą rzeczą, jaka teraz jest najbardziej widoczna na streamach, którą wy widzicie na Twitchu, to jest właśnie to, czyli trzęsąca się kamerka. Snack streamuje na co dzień na dwa komputery i sytuacja jest następująca. Początkowo wysyłał dźwięk z jednego komputera gamingowego na komputer do streamowania, dlatego że chciał mieć przede wszystkim dźwięk dostosowany do swoich uszu progracza. A uszy progracza słyszą troszeczkę inaczej niż my, bo im nie są potrzebne niskie tony, a dlaczego to zaraz zobaczycie. My natomiast zrobiliśmy troszeczkę inaczej i teraz dźwięk z jego zewnętrznej karty dźwiękowej, która, uwaga, jest dotykowa, przerzuciliśmy bezpośrednio do GoXLR-a, dzięki czemu z GoXLR-a słyszy on na słuchawkach dokładnie ten sam dźwięk, jaki miał tutaj, a oprócz tego przynajmniej słyszy wszystkie alert, więc jak dajecie suba, jakieś chipsy, czy cokolwiek innego się daje na Twitchu, to wszystko działa. Natomiast teraz posłuchajcie, czym się różnią uszy e-sportowca profesjonalnego od takiego zwykłego zjadacza fragów na deathmatchach. Ogólnie chodzi o to, gdy Ziemniak przyszedł do mnie i pomógł mi właśnie z tym mikserem, no to podłączył mi tą kartę Zoe, gdzie ja po prostu gram na niej no od wielu lat, tak naprawdę jest unikalna dla mnie, prawdopodobnie już około 7 lat na niej gram, także ja muszę mieć swój dźwięk. Mam swoje słuchawki też od wielu lat, które używam te same. Także gdy ja podłączyłem sobie swoje słuchawki do tego miksera, no to miałem problem po prostu, bo ten dźwięk był inny i nie, dla mnie nie był on dostosowany do tego, bym grał profesjonalnie w FPS-y. Był ten dźwięk taki rozjechany trochę, tam jakieś szczeszczenia, tu basy, nie te. No i właśnie gdy spojrzymy na tą kartę Zoe, no to mamy tu różne ustawienia, mogę sobie też na głośniczek zmienić, jakby ktoś chciał sobie imprezę zrobić. No ale mamy po prostu, no wiadomo, głośność, treblesy i bas. No i dla mnie bas jest najważniejszy, jak widać tutaj nie mam go na środku tak jak jest standardowy, tylko go mam mniej. No i pokażę wam przykład, gdzie jak dam tego basu, powiedzmy, najmniej teraz. Widzicie kropeczki, wszystko tutaj. LCD, DVD działa elegancko. No jak rzucę tego hajka, to będzie słychać dźwięk, że on jest bardzo wytłumiony i nie ma tego basu. No a gdy teraz zwiększymy ten dźwięk, ten bas, no to pokażę wam różnicę. Rzucam znowu wybuchający.
i ten dźwięk po prostu basu się dłużej utrzymuje, gdzie przy wszystkich strzałach, rzucania granatów i tak dalej, te dźwięki po prostu jakby są dłużej w grze, tak? Dłużej je słyszysz, gdzie to jest niepotrzebne, bo tam każdy ułamek sekundy, usłyszenie przeciwnika, granatu albo nawet małego tupnięcia gdzieś tam w akcji jest ważne, więc dla mnie bas musi być jak najmniej. I to można tak trochę wytłumaczyć, dlaczego wiele słuchawek gamingowych niekoniecznie nadaje się do muzyki, bo są tak wysterowane, żeby tego basu często było mniej. Ja wiem, że to jest trochę takie bronienie słuchawek gamingowych. I tak to brzmi, ale nie chodzi o bronię, no i teraz już kupałem, już nic nie powiem. Ja nic nie wiem, bo lepiej mieć słuchawki bez basu, to na pewno. Ziemniak to chciał powiedzieć. Zajmijmy się na samym początku czymś, co najbardziej doskwiera podczas streamów, czyli przede wszystkim pozbądźmy się tego, jak trzęsie się mocno kamera. I do tego mamy w naszej pięknej skrzyneczce coś bardzo ciekawego, mianowicie nie to, Master Mounta, którego zamontujemy na Heavy Base'ie, którego już Snax u siebie ma. To jest Heavy Base, czyli taki wielki okrąg, który jest ciężki, który stawia się na podłodze i tak jak to pudełko jest zapakowane, to z tego nie będziemy korzystać, tak to wygląda. I to jest bardzo fajne, nawet jeżeli nie streamujemy i nie potrzebujemy takiej podstawki, to możemy ją sobie kupić, bo ona jest na tyle mała, że mieści się w dłoni i widziałem, że takie wielkie koksy robią sobie takie ćwiczenia na chwyt. Po przeprowadzce sprawdzamy, jakie rzeczy ma Snax w pudle i zostańcie z nami do końca, bo pokażemy wam coś bardzo fajnego. Słuchajcie, klapki Ralfa pewnie mają już 20 lat, ale tak, szalik Virtus. Na zimę idealnie. Na zimę idealnie, tak, zbliża się akurat zima. Bluza Virtus, słuchaj, z moją ksywą, tak, bo to jest... daje piwnicą. Jeszcze jakiś włos. To jest, słuchaj, wydaje mi się, że to już jest, będzie 2015 rok, tak mi się więcej... chyba 2015 rok, także jest bluza. A piwnicą, bo co, w piwnicy to cały tak, czas? Tak, tak, trzymałem w piwnicy przez dłuższy czas. Bo nie miałem już gdzie. A koszuleczka, ale to jeden z nowszych, to już 2019. Proszę bardzo. Także jest trochę tego. To jest plecaczek z Eliga, z sezonu, którego wygraliśmy. Bardzo fajny, bardzo lubiłem ten plecaczek. Podaję kolejne, co to jest? Nie, to syf jakiś akurat. To jest mój jeden z pierwszych plecaków, który używałem w CES-ie. Wydaje mi się, że nawet z nim byłem. Powiem ci, że nawet nie pamiętam, że taki miałem. Dopiero teraz mi przypomniałeś, że taki mam. To jest plecak z 2014 roku. Na nim wygrałem Majora. Gratulacje. Czekaj, tu są kolejne fanty jeszcze nie odpakowane w ogóle. Czekaj, co to jest? To jest mydło. Żeby nie śmierdziało aż tak piwnicą, tylko mydłem, ale nie pomogło chyba. No tu jest plecak, słuchajcie, Virtus Pro plecak. To jest ten podobny właśnie co do tego, tylko że to jest na plecki, a to jest torba. Także, ale krój widać, że jest ten sam. To są takie, tak jakby szaliczki, ale bardziej jak na mecze piłkarskie się chodzi, wiesz, takie typowo, że do kibicowania. Tu wychodzi, że też, widzę, że to w jakiejś podwójnej torbie. A tu mamy, zobacz, naszą złotą piątkę, GoGo VP. O, i teraz wam powiem, że to może być koszulka z 2014 końcówki. Raczej to nie jest jeszcze, to nie jest majorowa. Ogólnie rozmiar jest super. XXXL. Ale ona nie jest, to jest podruba, wiesz? Po prostu, że chodzi mi, że rozmiaru, nie koszulka. Ale no tak, także mam jeszcze takie fanty. Widać, w dobrym stanie zachowane oczywiście. Proszę, żeby porównać jakość. Idealnie. A jakbyście byli ciekawi innych ciekawych fantów, jakie ma Snax u siebie, to napiszcie w komentarzu, że chcecie zobaczyć historię rzeczy Snaxa, bo próbujemy go namówić do tego. Czy się zgodzisz na taki odcinek? No myślę, że tak. Myślę, że będzie można to zrobić. Ale to tak za niedługo bym powiedział, bo parę rzeczy mam na głowie. Kurczę, beznadziejne są te nazwy na polski. Ja bym to nazwał po prostu pałąk góra-dół, a to duży ciężki krążek. No. Duży ciężki krążek razem z pałąkiem góra-dół. Mamy zmontowany. Pozbyłem się tej głowiczki na górze, bo ona nam będzie niepotrzebna, dlatego że potrzebujemy to postawić przy ziemi i musimy się w jakiś sposób przetransportować tak naprawdę nad biurko, żeby aparat był w stanie spoglądać w podobny sposób, jaki jest teraz ułożony. No i żeby tego dokonać, to możemy sobie skonfigurować w sumie na stronie i powybierać elementy, które nam są potrzebne. Najwygodniejszy będzie do tego flex arm. Luźna ręka. Luźna ręka. Luźna ręka wygląda następująco. Mamy parę różnych takich uchwycików i jesteśmy w stanie z nich ułożyć sobie ramię, które będzie takiej długości, jaka nam się zamarzy. Ale nie przesadzajmy, bo im dłuższe ramię, im większy ciężar na jego końcu, tym ciężej będzie go utrzymać w poziomie, tak jakbyśmy chcieli to zrobić. Po co nam była luźna ręka? Dlatego, że zobaczcie, jak poruszymy lekko nawet biurkiem, to przez to, że mamy tutaj strasznie długie różne ramiona, to zobaczcie, że wszystko delikatnie drży. Natomiast jak mamy wszystko odseparowane od biurka, czyli nam tak naprawdę aparat stoi na podłodze, to w momencie ruszania biurkiem wszystko się rusza, a aparat pozostaje dokładnie w tym samym miejscu. I teraz kwestia przechwytywania obrazu. Sony wypuściło podczas pandemii nową aktualizację do oprogramowania, że z większości ich aparatów można było zrobić kamerkę internetową. I dotychczasowo Snax miał przez ten przewód USB podpięty swój aparat i za pomocą aplikacji od Sony był w stanie przepuszczać sobie obraz z tego aparatu do komputera i traktować to jako po prostu webcama. Ale był problem największy taki, że mamy ograniczenie rozdzielczości, jakości, ilości klatek na sekundę z takiego aparatu. Więc zrezygnowaliśmy z tego, wzięliśmy przewód USB, HDMI, który podepniemy, uwaga, do czegoś, co wszyscy chyba kochają, czyli do Camlinka.
Czym jest Kamlink? To najprostsza forma karty do przechwytywania, która jest w postaci czego takiego jakby pendrive'a. I to podpinamy do USB, tutaj podpinamy sobie HDMI i dzięki temu możemy praktycznie każdy aparat, który nam wysyła cokolwiek przez HDMI, zamienić w kamerkę internetową. A w zestawie jest po prostu przewód króciutki, przedłużacz i w sumie to Snax możesz sobie naklejkę na przykład nakleić jakbyś miał ochotę sobie przeozdobić jakoś drzwi. Dobra, biorę, dawaj. Jedną z tak naprawdę z najważniejszych rzeczy, jaka jest tutaj w zestawie, to jest przewód USB. I Snax zawsze powtarza... Ogólnie wszystkie przedłużacze, obojętnie do myszek, kamer nawet, może do kamer nie przeszkadzałoby mi to, tak? Ale do myszki, klawiatury są B, nie można, bo w głowie od razu się tam różne myśli zbierają na zasadzie, że no przecież dłużej idzie, przecież kable mają 2 metry, no to od tam 2 sekundy dłużej idzie przesył informacji, tak? A tutaj warto jest sobie zastosować przedłużkę, dlatego że widziałem już wiele kamlinków, które miały po prostu złamany sam port, dlatego że one są dosyć lekkie, ale w porównaniu jeszcze z długim przewodem, który będzie sobie gdzieś tam lecieć do aparatu, to zaczynają się robić ciężkie i bardzo często ten fragment się po prostu łamie, dlatego najlepiej jest zastosować tą przedłużkę i tutaj aż takich dużych opóźnień nie będzie, więc spokojnie. No i co, podłączyłeś mi kamerę i co? Mówisz, odpalę Full HD, a tu na razie nie wiem, zobacz, kręci się coś. Do kamery wygodny jest Kamlink, bo wtedy nam wszystko ładnie działa i wszystko nam się dobrze wyświetla i to jest najprostszy sposób, jak można podpiąć sobie aparat, ale do bardziej zaawansowanych zadań albo do przechwytywania drugiego komputera, tak jak Snax gra w 240 Hz Full HD, to najlepiej jest skorzystać z czegoś takiego, czyli karty do przechwytywania na PCI Express, bo wtedy jesteśmy w stanie puścić na tym 4K60 w HDR-ze albo 240 Hz i wtedy jest, jak dobrze pamiętam, Full HD, a w 2K 144 Hz, a to nie 2K, tylko 1440p. I taka karta do przechwytywania to jest Mark II, czyli druga wersja 4K60, wygląda następująco i coś takiego można wpiąć sobie do komputera i to później będziemy wpinać, ale na razie przejdźmy do innych rzeczy, które są bardziej widoczne, żebyście wy mogli też zobaczyć te rzeczy, które są bardziej widoczne, bo jak wrzucimy coś, to nie będzie widoczne, tylko będzie wyłącznie w komputerze, a będzie dawało funkcjonalność, to nie będzie aż tak widowiskowe i ciężko jest to pokazać na filmiku. I teraz po takich kilku prostych zabiegach możecie zobaczyć, jak było, a teraz możecie zobaczyć, jak jest. Jest super, szybko śmiga i nawet widzimy, że widz się załapał na odcinek do ziemniaka. I to jest najfajniejsza sprawa, że wcześniej mieliśmy ustawiony tryb zdjęcia na aparacie, przez co były duże szumy, było dużo problemów, myśleliśmy, że to jest problem podpięcia przez USB i inne tam takie rzeczy, ale w końcu mamy skonfigurowane wszystko w odpowiedni sposób. Oczywiście nie możemy na tym poprzestać, bo jak zobaczycie sobie teraz na stanowisko Snaxa, tam jest tylko jedno źródło oświetlenia, a to jest niestety za mało, żeby było wygodnie, ładnie i w odpowiedni sposób. Zastosujemy tutaj nie do końca regułę trójpunktowego oświetlenia, ale ten drugi punkt będzie taki, jaki powinien być, czyli światło, które będzie nam dopełniać drugą stronę. I tutaj wykorzystamy po prostu drugiego ring lighta, no bo jak już jest jeden ring light, to drugi w sumie będzie spoko, bo ma taką dużą powierzchnię, która nas będzie, Snaxa będzie oświetlać, nie nas. Na temat samego ring lighta nie muszę wam nic mówić, bo tak naprawdę to jest sprzęt, który Tyrese dostała podczas Adventechu, więc tam wszystko pokazywaliśmy, jak się łączy, jak można nim sterować, ale jest jedna rzecz, która mnie mocno zastanawia. Czy oni nie zmienili czasami tego uchwytu do telefonu, który się nakręca na środku? On jest taki jakby gorszy, on jest taki plastikowy, a wcześniej Elgato robiło metalowe w pełni. To jest obszarpane już od nowości. Ale sam ring light dalej taki, jaki był, taki jest. Skonfigurowaliśmy wszystkie lampki. Teraz Snax może zaprezentować. Jednym przyciskiem możemy wyłączyć i włączyć całe oświetlenie. Już się prezentuję to tutaj. Ło! Ło! Zrobiliśmy tak samo jak u Pago. Wszystko się wyłącza, wszystko się włącza, że po skończeniu streama zamiast po cokolwiek sięgać możemy jednym przyciskiem wszystko wyłączyć. Natomiast potrzebujemy trzeciej lampki, żeby ustawić sobie wszystko bardzo ładnie. Bo jak widzicie, tło jest tutaj dosyć ciemne i żeby pozbyć się nieco tej ciemności, to w jakiś sposób trzeba wyciągnąć fakturę tych pianek, no bo one bardzo fajnie wyglądają, są trójwymiarowe. Jako finalną lampkę pokażę wam lampkę, z której wcześniej nie korzystaliśmy. To jest Keylight R, czyli mniejsza wersja zwykłego Keylighta. On nam powinien wystarczyć, żeby oświetlić tło. Pomóc ci? Możesz. To tyle, to starczy chyba. Nowa podkładka, ogólnie z tego co widzicie, Elgato też daje podkładki do gry. Jak się zepsuje, możecie po prostu, wiecie, złamać i mieć drugą stronę. A oprócz tego Keylight R wygląda następująco, jest on malutki, zrobiony bardziej plastikowo, jest lekki i właśnie o to chodzi, żeby był bardziej przenośny i żeby był wygodny. Mamy po prostu włącz, wyłącz i w sumie to jest wszystko, bo tutaj nie mamy żadnej możliwości sterowania tą lampką, oprócz aplikacji Control Center, którą musimy zainstalować wcześniej na komputerze. To tutaj już jest Heavy Base. To jest jakby taka mała patch, to jest taka mała latarnia. Na ścianę to starczy chyba. Starczy, jak najbardziej, jeszcze jak. Sterowanie tą lampą się odbywa praktycznie tak samo jak każdym innym akcesorium od Elgato. Mamy możliwość zmiany balansu bieli, możliwość zmiany intensywności światła, ale pierwsze, co się rzuca w oczy, to tak jakbyśmy mieli... Człowiek ma wrażenie, jakby dotykał podróbki Elgato, patrz. No zobacz, takie leciutkie. No faktycznie, leciutkie, trochę jak słuchawka można... Halo? Słyszysz mnie, ziemniak? Tylko wiecie, co jest dla mnie największym problemem? Że przewód jest strasznie krótki. No jest.
mógłby tak z pół metra jeszcze mieć dodatkowo. Ale mimo wszystko LEDy są tutaj zastosowane, jak dobrze pamiętam, takie same jak w dużym Keylight'cie czy w dużym Ringlight'cie, więc jeżeli chodzi o jakość oświetlenia, to nie ma tutaj absolutnie żadnych ale i to jest tak naprawdę lampka przenośna, więc ona musi być lżejsza, musi być mniejsza i ten przewód zazwyczaj nie jest nam potrzebny bardzo długi, ale lepiej mieć trochę dłuższy przewód niż krótszy. Dobra, i ostatnią rzecz, jaką tutaj mamy, to jest mikrofon mała ręka albo low profile, jak to mówią po angielsku. Wiecie, że my tak pasza London School, więc po angielsku za bardzo nie umiemy, chociaż Ziemniak na pewno by to lepiej powiedział. Ja się uczę dopiero, może kiedyś będę wpadał częściej na jakieś ten. No i wiecie, tu mamy uchwycik ten na paluszki, jak ktoś jest niegrzeczny w domu, to można używać. No i co? No i mamy tutaj rączkę, która jest zdecydowanie inna. Spokojnie, spokojnie, wszystko działa. Właśnie widzę, ale dobrze, była kontrola. No faktycznie widać. Ciężka jest i widać, że solidne wykonanie, to jest chyba z tytanu, tak mi się wydaje, bo na pewno nie z nikielu, na pewno to nie jest pieniędzy, chociaż niektórzy kupują to za pieniądze. Faktycznie jest inna, bo widać, że będzie niżej. Odwrotnie. O. Tak? Tak. A ja tak bym chciał i co teraz? No jest ciekawe, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, bo jednak no troszeczkę już na tym mikrofonie działam, ale może być on ciekawszy. Zobaczymy. Już nie chcesz mieć mikrofonu z dużym ramieniem nad sobą? Chcesz mieć, żeby on był, wiesz, taki smooth, taki gładki. Snach skorzysta z jednego z najfajniejszych mikrofonów, jakie istnieją na rynku. Jest to Shure SM7B, legendarny mikrofon, który w wersji SM7, jeszcze bez B, jak dobrze pamiętam, posłużył Michaelowi Jacksonowi do nagrania Thrillera, tej piosenki znanej, którą on tam śpiewał. I bardzo dużo osób z niego korzysta. Mikrofon dynamiczny, który potrzebuje mocnego podbicia, dlatego mamy go XLR-a bez cloudliftera, bo są wystarczające przedwzmacniacze w tym, żeby dźwięk ładnie brzmiał. I ogółem to jest taki mokry sen każdego dźwiękowca. To jest taki najbardziej uniwersalny mikrofon. A my go odepniemy i go przełożymy tam. Zrobiliśmy jeszcze jedną małą, drobną modyfikację, bo podstawowo Snax miał swój uchwyt od Elgato, który był wyższy. To nie był low profile, tylko ten zwykły. I zobaczcie, jak bym cię mógł prosić, żebyśmy podnieśli. Tutaj jest od low profile'a uchwyt. On jest niższy, ten jest wyższy. I my skorzystamy z tego wyższego, dlatego, że to pierwsze ramię nie jest z możliwością podnoszenia góra-dół. To gdybyśmy użyli tego niższego, to to byłoby wystarczające, żeby fadery przy najwyższym ustawieniu móc zacząć nimi ruszać. A tak to jest akurat tak idealnie, że nawet jak nam się przesunie Go XLR, to niczego tym nie ruszymy. A dodatkowo Snax miał od siebie swój komentarz. Tak, na pewno widać, że i tak mikrofon jest dość blisko mojej buzi, czyli widzowie mogą otrzymać tego, co chcą ode mnie, tak? A ASMR-y jakieś będą. Także mikrofon dalej jest blisko i na pewno różnica jest taka, że mniej jest widoczny dla mnie, jak po prostu dla mojego oka, gdzie wiadomo, że mamy ten kąt widzenia i zdecydowanie jest tak luźniej i przestrzennie się czuje, mając ten mikrofon i ten po prostu low profile. Ja jestem wielkim fanem low profile'ów. To jest jakby trend, który powinien z nami pozostać. Już te wysokie ramiona, albo jak od Blue jest ten taki, wiesz, od góry, to już w ogóle, to jest masakra. Jak można mieć mikrofon nad sobą? Czy to już jest wszystko, co mieliśmy zamontować? Trochę jeszcze posprzątać, wypolerować tam, gdzie się nakurzyło. No i cóż, strzelać heady, tak jest. Wiem, co musimy zrobić. Wyłączyć nasze lampy, ustawić oświetlenie do tych twoich lamp i wtedy będziemy mogli zakończyć i pokazać wam finalny efekt. To tym się zajmijmy. I finalnie możecie zobaczyć, jak całość wygląda. Najważniejsze jest to, co widzicie tutaj. A tutaj widać przede wszystkim Snaxa w końcu ładnie, z tymi wszystkimi eleganckimi, trójwymiarowymi elementami z tyłu. Co się okazało, Snax miał wrzucone jakieś dziwne filtry kolorów i myśmy to przegapili po prostu. Ale finalnie na samym końcu wyrzuciliśmy te filtry i nagle się okazuje, że wszystko z tego aparatu widać. Snax, powiedz mi, najważniejsze jest to, czy ty jesteś zadowolony z tego efektu. Tak, jestem bardzo zadowolony. Tak naprawdę chciałbym powiedzieć, że widać mi wszystkie pryszcze, a nie te pianki z tyłu, ale nie, jest fajnie, widać, że lepiej ta kamerka chodzi, widać herce, wszystko widać, nawet ziemniaka widać w HD, to już taki, bym powiedział, młody kartofel. Mnie ciekawi, jak twoi widzowie zareagują, jak zobaczą nową jakość streama i nowe ustawienie w twojej piwnicy, bo wcześniej rzeczywiście było strasznie ciemno, a teraz widać, że to miejsce ma swoją duszę i swój design, swój zamysł, tak jak ma rzeczywiście wyglądać. Chyba tyle. Zawsze po takim dniu układania wszystkich rzeczy ja się czuję taki wypompowany, ale szczęśliwy. Byliśmy w stanie osiągnąć bardzo fajny efekt i mam nadzieję, że to się będzie dobrze z tego korzystało. A nie, już mi się bardzo podoba i myślę, że z tymi będą śmigać jak należy. I na pewno jest ładniej tutaj niż u Pongowskiego, tyle powiem. Odwieczna walka i rywalizacja pomiędzy Snaxem i Pongowskim. Pago! Trzeba się poprawić, trzeba znowu... Nie chcemy do Pago iść. Nie, dobra, do Pago jeszcze pojedziemy, żeby mu naprawić sprawy związane z ogrzewaniem komputera i takie tam schłodzeniem bardziej niż z ogrzewaniem. A tymczasem, Snax, masz coś jeszcze do powiedzenia wszystkim? Ja wszystkich pozdrawiam, oczywiście polecam tam klikanie subskrypcji u Ziemniak TV i lajka i w ogóle, także ja dziękuję bardzo i ile się należy.
Znaczy, słuchajcie, albo wiśnie mam do zaoferowania, albo to, co już dotykałeś wcześniej, że ja cię mogę podprowadzić. O, to jest dzięki. Bardzo, to jest warte dużo na pewno w tych czasach. To chyba Regina jest. Tak, oczywiście. A wiesz, wiesz o tym, że to jest... Najgorszy papier streamerów. Najlepszy prezent dla streamera. Bo wiesz, co się dzieje, jak odwrócisz w lustrzanym odbiciu? Wiem. Wy teraz też już wiecie, więc nie dawajcie streamerom tego papieru, bo to najgorszy, bo najbardziej posrany pomysł, żeby dawać komuś. Dobra, dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Miejsce na subskrypcję, kanał Snacksa też w opisie Twitch, żebyście mogli zobaczyć efekty naszej pracy. No i to byłoby na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i rzuć tam obiektyw, żeby nie jest nic... Dobra, nie wyszło. To jednak ty. Dobra, okej. Ja nie jestem Snacks.